Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam bruzdownicę firmy Wabrotech. Jest to dokładnie bruzdownica 1009. Film powstał dzięki współpracy z firmą Wabrotech, która dostarczyła urządzenie na testy. Jest to urządzenie o mocy 1800 W, tarcze kręcą się z prędkością 6500 obrotów na minutę. W urządzeniu jest zainstalowany soft start, dzięki temu właśnie urządzenie nie wchodzi od razu na wysokie obroty, tylko powoli się rozpędza, co podnosi bezpieczeństwo. Za pomocą tego urządzenia można wykonać bruzdę o głębokości 40 mm i szerokości 38 mm. Zobaczmy, co jest dostarczone razem z bruzdownicą. W opakowaniu znajduje się torba na bruzdownicę, instrukcja obsługi, zapasowe szczotki, tarcze w zależności od tego, ile tych tarczy sobie zamówimy, to tyle będzie w komplecie. Tarcze mają wymiary średnica zewnętrzna 133 mm, otwór montażowy 20 mm i grubość w zależności od tego, jakie tarcze założymy. Jest to bruzdownica, która nie wymaga kucia, czyli po zrobieniu bruzdy mamy już gotową bruzdę. Tarcze do tego typu bruzdowania mają szerokość 12 mm. Jest to uzyskane przez to, że ta tarcza jest odgięta na boki. Jeżeli chcemy używać tej bruzdownicy jako zwykłej bruzdownicy do kucia, no to można użyć tarczy do betonu. Jest to bruzdownica na mokro, czyli w zestawie mamy element, którym sterujemy przepływem wody, pompkę zanurzeniową z zasilaczem, zestaw narzędzi do demontażu i montażu tarcz do betonu oraz rolki prowadzące do osłony bruzdownicy. Bruzdownica znajduje się na spodzie opakowania, są już w niej zamontowane 3 tarcze, no i teraz trzeba przygotować urządzenie do pracy. Na samym początku dokręcam prowadzenie osłony. Działa ona w ten sposób, że jedzie ona po ścianie, zachowując minimalny dystans osłony od muru. Jeżeli ściana jest prosta, no to ta rolka ładnie jedzie po tej ścianie. Jeżeli tak jak ja mam ścianę po kuciu, która jest nierówna, no to wolałem sobie tą osłonę przykręcić, tak żeby była nieruchomo. I tutaj jeśli dojedziemy do narożnika ściany, no to ta druga rolka, która jest taka podniesiona, otworzy nam osłonę, tak żeby dojechać jak najgłębiej w narożnik. Oczywiście w narożniku trzeba będzie troszkę podkuć, ponieważ bruzda nie będzie takiej głębokości, jak na przykład na prostej ścianie. Bruzdownica posiada uchylną osłonę, ostrzy, przyłącze do odkurzacza, przyłącze do wody. Po obu stronach silnika znajdują się zaślepki, przez które możemy wymienić szczotki, gdy się już zużyją. Na przewodzie znajduje się zabezpieczenie różnicowo-prądowe 10 mA, ponieważ ta bruzdownica pracuje z wodą, gdyby doszło do jakiegoś przebicia, no to ta różnicówka odetnie zasilanie od urządzenia. Przed przystąpieniem do pracy trzeba wykonać test na tej różnicówce. Jeżeli przejdzie on pomyślnie, no to urządzenie jest gotowe do pracy. Włącznik urządzenia ma blokadę, czyli możemy włączyć urządzenie, zablokować przycisk i stabilnie chycić w dwie ręce urządzenie. Wałek, w którym montujemy tarcze tnące, jest stabilnie osadzony za pomocą dwóch łożysk, które są szeroko rozstawione. W tym filmie jest przedstawiona tylko część informacji z instrukcji obsługi, dlatego trzeba zapoznać się z instrukcją obsługi, wyposażyć się w odpowiedni sprzęt roboczy, okulary ochronne, rękawice, maseczka przeciwpyłowa, ochronniki słuchu, no jeżeli pracujecie na budowie, no to kask ochronny. Jeżeli chodzi o zagrożenia, jakie Was mogą spotkać, no to odłamki betonu, pył, hałas z urządzenia, wirujące tarcze mogą skaleczyć części Waszego ciała, mogą też uszkodzić jakąś instalację, która znajduje się w ścianie, co może być wynikiem uszkodzenia rur z wodą, przewodów elektrycznych. Urządzenie najlepiej używać na mokro, dlatego też może wystąpić porażenie prądem, jeżeli nie będziecie umiejętnie posługiwać się tym urządzeniem. Aby dołożyć tarcze, wymienić tarcze na nowe, musimy odkręcić tutaj tą małą osłonkę
za pomocą śrubokręta krzyżakowego, użyć imbusa, który był dostarczony w zestawie, aby odkręcić śrubę mocującą tarczę. No i teraz możemy już sobie konfigurować urządzenie zgodnie oczywiście z instrukcją obsługi. Ja będę wycinał rowek o maksymalnej szerokości, ponieważ chcę wpuścić w ścianę rurę o średnicy zewnętrznej 20 mm, która znajduje się w izolacji o grubości 6 mm. Aby z urządzeniem pracowało się komfortowo, potrzebujemy porządnego odkurzacza, który potrafi wciągać pył i wodę. Żeby przewód od odkurzacza był solidnie wpięty w urządzenie, dołączyłem sobie do tego urządzenia taki specjalny łącznik, który zacisnąłem opaską zaciskową. Po podłączeniu odkurzacza zacząłem bruzdować. Teraz widzicie, jak bruzduje w ścianie z cegły dziurawki. Urządzenie jest podłączone tylko do odkurzacza i powiem, nie zalecam takiego używania tylko z odkurzaczem bez wody, ponieważ wydobywa się pył z urządzenia i tarcze znacznie szybciej się zużywają niż na mokro. Jeżeli schłodzimy wodą tarcze, o wiele dłużej one wytrzymają. Teraz pokażę Wam, jak to urządzenie działa razem z wodą i z odkurzaczem. Do dostarczenia wody temu urządzeniu użyję konewki, to jest 10 litrów konewka. Pompę zanurzamy w konewce, podłączamy do zasilania i tutaj mamy na przewodzie włącznik. Pompka dość dużo wody podaje, dlatego trzeba dozować tą wodę w zależności od tego, ile potrzebujemy. Warto jest zrobić tak, żeby tej wody za dużo nie leciało po ścianie, a było jej na tyle wystarczająco, żeby nie pyliło. Do regulacji przepływu wody używam elementu, który prawdopodobnie widzieliście przy kroplówce w szpitalu. Po ustawieniu wszystkich parametrów włączam urządzenie, zaczynam podawać wodę. W moim przypadku odkurzacz włącza się automatycznie po uruchomieniu urządzenia, no i zaczynam wykonywać bruzdę. Teraz widzicie, jak wykonuję bruzdę w pustaku pianowym. Muszę powiedzieć, że idzie jak w maśle i teoretycznie zero pyłu na zewnątrz. W instrukcji jest napisane, że jeżeli wykonujemy bruzdę pionową, no to silnik musi znajdywać się u góry. Chodzi o to, że gdy woda będzie spływać po tym całym silniku, no to jest większe prawdopodobieństwo, że elementy elektryczne zostaną zalane. Przy ciężkich pracach warto jest co jakiś czas sprawdzić temperaturę silnika. Jeśli jest ona zbyt duża, no to należy przerwać bruzdowanie i dać odpocząć urządzeniu. W odkurzaczu mamy właśnie taką mieszaninę wody z pyłem, po ścianie i na posadzce też będziemy mieli troszkę takiego szlamu. Po wykonanej pracy najlepiej od razu jest dobrze przemyć właśnie urządzenie wodą, żeby ten szlam na urządzeniu nie zastygł. Dlaczego zainteresowałem się tego typu urządzeniem? Ponieważ jest ono stosunkowo tanie do konkurencji. Cena jest w granicach między 1200 a 1500 zł. Więcej informacji na temat tego urządzenia znajdziecie w linku w opisie filmu. Jeżeli przy zakupie powołacie się na mój kanał, czyli na hasło FreezerSeek, otrzymacie dodatkową zniżkę. Więcej informacji o rabacie znajdziecie w opisie filmu. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!